Jestem Stanisław August Poniatowski, ostatni król Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Urodziłem się 17 stycznia 1732 roku w Wołczynie jako syn wpływowego, choć niezbyt zamożnego arystokraty, Stanisława Poniatowskiego. Moje życie rozpoczęło się jako starannie wykształconego młodego mężczyzny, a w 1748 roku zacząłem swoją karierę w kancelarii litewskiej. Z czasem zostałem posłem na Sejmie i w 1705 roku objąłem urząd stolnika litewskiego. Moja historia nabrała nieoczekiwanego obrotu, gdy spędziłem kilka lat w Petersburgu. Najpierw jako sekretarz posła angielskiego, a potem poseł saski. To tam wdałem się w romans z żoną rosyjskiego następcy tronu, przyszłą carycą Katarzyną Wielką. To właśnie dzięki jej wsparciu i protekcji, a także poparciu rodziny Czartoryskich, zostałem 25 listopada 1764 roku obrany królem Polski. Jako król starałem się wzmacniać polską kulturę.